Cześć. Dzisiaj rozwiążemy zadanie związane z posłańcami i królem podróżującymi po królestwie. Król i jego świta podróżują z zamku do odległego letniego pałacu. Idą ze średnią prędkością 5 km na godzinę. Co godzinę król wysyła posłańca z powrotem do zamku, a każdy posłaniec wraca tam z prędkością 10 km na godzinę. Pytamy się, co ile minut do zamku przybywa posłaniec. Zatrzymaj filmik, jeżeli chcesz spróbować samodzielnie rozwiązać to zadanie. A kiedy będziesz gotowy, bądź gotowa, obejrzyj dalej, aby zobaczyć, jak to zrobić. Ponieważ król i jego świta poruszają się z prędkością 5 km na godzinę, więc w czasie jednej godziny pokonali 5 km. Natomiast posłaniec porusza się z prędkością 10 km na godzinę, więc ten dystans pokonał w ciągu pół godziny. Czyli pierwszy posłaniec wrócił do zamku po upływie półtorej godziny. Teraz król wraz ze świtą pokonują kolejne 5 km, co zajmuje im godzinę. Drugi posłaniec musi przebić 10 km, więc potrzebuje na to godzinę. Czyli wróci do zamku po 3 godzinach. Po upływie trzeciej godziny przebyty został dystans 15 km i trzeci posłaniec potrzebuje półtorej godziny na powrót do zamku. Więc wrócił 4,5 godziny po opuszczeniu zamku przez króla wraz ze świtą. I widzimy, że odstępy czasu, w których posłaniec wraca do zamku, to półtorej godziny, czyli 90 minut. Jeśli chcesz więcej takich zadań, to koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję.